Cześć! Ten film rozpoczyna nową serię poradników wprowadzających do Blendera 3.0. Niedawno pojawiła się nowa wersja Blendera, właśnie oznaczona numerem 3.0. Dlatego, jeżeli używałeś Blendera w poprzednich wersjach, to warto sobie odświeżyć, jak on w ogóle działa. A jeżeli jeszcze nigdy nie miałeś do czynienia z Blenderem ani żadnym innym programem do edycji 3D, to ta seria jest idealnym miejscem, aby rozpocząć swoją przygodę ze światem 3D. No to zaczynamy! Na samym początku najlepiej by było otworzyć przeglądarkę i wpisać stronę blender.org. W tym miejscu zawsze znajdziesz najnowszą wersję Blendera. Aktualnie, tak jak mówiłem, jest to wersja 3.0. Możesz ją pobrać klikając tutaj wielki niebieski przycisk Download Blender. Później trafiamy na stronę Blender Download, gdzie będziemy mogli właśnie go pobrać. Czyli klikamy kolejny wielki niebieski przycisk Download Blender 3.0. I tyle. Teraz tylko poczekać, aż się pobierze i będziemy mogli go zainstalować. Warto jeszcze zauważyć, że Blendera również możesz pobrać ze Steama. Wystarczy, że odpalisz aplikację Steam, wpiszesz Blender i zwyczajnie go pobierzesz. Wtedy wszystkie najnowsze aktualizacje Blendera będą pojawiały się automatycznie u Ciebie na komputerze. Nawet nie trzeba będzie ściągać nowego pliku ze strony Blendera. No dobrze, więc wybierz sobie jakąś ścieżkę, z której chcesz skorzystać przy instalacji Blendera i widzimy się wewnątrz programu. Właśnie tak prezentuje się Blender 3.0. Na początku może wydawać się troszkę straszny, szczególnie jeżeli jeszcze nigdy nie korzystałeś z programu do edycji 3D. Wszędzie jest wiele przycisków, jakichś kolorków, napisów, paneli, które można rozsuwać. No ogólnie bardzo, bardzo dużo informacji na sam początek. Ale spokojnie, przejdziemy przez to wszystko po kolei, powolutku i zrozumiemy wszystko krok po kroku. No to zaczynamy. Zauważ, że cały Blender podzielony jest na kilka sekcji. Te sekcje to są panele. Tutaj, na samym środku, jest panel o nazwie 3D View. Czyli to tutaj widać naszą scenę w 3D. To tutaj będziemy modelować, tworzyć nasze kształty, dodawać kolory i to wszystko. Z prawej u góry jest znowu sekcja o nazwie Outliner. W tym miejscu znajdziesz wszystkie obiekty, które znajdują się na scenie. Czyli widać, że mamy na scenie kostkę i ta kostka jest przedstawiona tutaj jako cube. To jest dokładnie to samo. Ten cube tutaj, to jest ten cube tutaj. Cube to po angielsku właśnie kostka, czy sześcian. A troszkę niżej od Outlinera znajdziesz panel Properties. Czyli to są wszystkie ustawienia, które możemy zmienić, aby jakoś wpłynąć na naszą scenę albo na obiekty na niej się znajdujące. Jeszcze gdy się tak rozglądamy, to pewnie zauważysz, że na samym dole jest jakaś taka linia czasu. Są cyferki i jest taki suwak. Możemy na niego kliknąć i nawet przesuwać dalej. To właśnie w tym miejscu będziemy tworzyć animacje. Zajmiemy się nimi troszkę później, ale na pewno zahaczymy o ten temat. No i to w sumie wszystko, co trzeba wiedzieć z takiego ogólnego interfejsu na sam początek. Więc może przejdźmy do sedna tej sprawy. Popatrz, że jak masz myszkę i jeździsz nią po scenie, po tym widoku 3D, to nic się nie dzieje. Ale za to, gdy klikniesz lewym przyciskiem myszy na jakiś obiekt, tak jak tutaj kliknąłem na kostkę, to ona się podświetli tutaj. I tak samo podświetli się tutaj w widoku z prawej u góry, czyli w tym panelu Outliner. To znaczy, że zaznaczyliśmy tą kostkę i zaznaczyliśmy ją również w Outlinerze z prawej strony. Mamy wybrany ten obiekt i teraz będziemy mogli na niego jakoś wpływać. Tylko że kostka nie jest jedynym obiektem, jaki się tutaj znajduje. Mamy też taki latający punkcik. Kliknę na niego i też się podświetlił. To jest światło. Tutaj z prawej strony jest nawet napisane light. Ten light będzie emitował światło, czyli będzie świecił jak normalna taka lampa czy żarówka, gdy będziemy tworzyć nasz render, czyli gdy będziemy tworzyć finalny wygląd naszej sceny, naszego obrazka. Jeszcze jednym obiektem, który się znajduje na samym początku, jest kamera. Tutaj. Kliknąłem na nią lewym przyciskiem myszy i też została podświetlona na taki pomarańczowy kolor. I z prawej strony też została zaznaczona. Kamera działa tak jak w rzeczywistości, czyli ustawiamy ją w jakimś miejscu, nakierowujemy na jakiś obiekt i ona robi jakby zdjęcie tego. Wszystko, co widzi kamera, będziemy mogli zapisać do obrazu. Czyli właśnie wyrenderować, to co mówiłem wcześniej. No dobrze, ale jak poruszać się po tej scenie 3D? Co powinniśmy zrobić, żeby jakoś to w ogóle działało? Zauważ, że z prawej u góry masz takie kolorowe strzałki, kropki, coś takiego. Gdy najedziesz na to myszką, klikniesz i przytrzymasz, teraz poruszam myszką, to będziemy mogli obracać naszą scenę 3D. Zwyczajnie trzymam lewy przycisk myszy i obracam myszką. Za to, żeby przybliżać i oddalać widok, wystarczy kręcić kółkiem w myszce.
czyli teraz oddalam i przybliżam. Dodatkowo, jeżeli nie chcesz tutaj najeżdżać za każdym razem i przesuwać tymi strzałeczkami u góry, to zawsze możesz kliknąć i przytrzymać środkowy klawisz w myszce. Czyli klikam kulkę w myszce i teraz obracam kamerą. Czyli obracam również myszką. Działa to dokładnie tak samo jak to z prawej u góry, tylko że nie musimy tam klikać, a możemy mieć myszkę gdziekolwiek w tym widoku 3D, wcisnąć i przytrzymać kulkę i teraz obracać kamerą. I tyle. Z lewej na dole cały czas wyświetlają się rzeczy, które naciskam, czyli gdy będę klikał lewy przycisk myszy, prawy albo kulkę, to z lewej na dole będziesz widział, co ja naciskam. Tak samo klawisze. Wszystko się będzie pokazywało. No dobrze, więc wiemy, jak mniej więcej wygląda Blender, jak poruszać się po tej scenie 3D, no to teraz może zajmijmy się jakimś projektem. Może spróbujmy coś stworzyć i przy okazji nauczymy się, jak działają te poszczególne funkcje ukryte w tych menu z prawej strony. W tej małej serii, którą teraz oglądasz, spróbujemy zrobić taką satysfakcjonującą animację, jaką teraz widzisz na ekranie. Będziemy mieli kulkę, która będzie machać się z prawej strony na lewą stronę i przelatywać przez dziurki w obiektach. Jest to dosyć prosta animacja, ale sam zobaczysz, że nauczy Ciebie bardzo dużo o tym, jak obsługuje się Blendera i które opcje odpowiadają za jakie funkcje. Później oczywiście zajmiemy się nieco bardziej skomplikowanymi tematami, ale na samym początku podchodzimy spokojnie, stworzymy coś ładnego, ale jednocześnie prostego i wprowadzę Ciebie w cały ten temat Blendera. No to teraz popatrz na to. Gdy tak sobie obracam tą kamerę środkowym przyciskiem w myszce, to mogę też zaznaczyć wszystko, co znajduje się na tej scenie, czyli klikam lewym przyciskiem myszy, przeciągam i puszczam. I wtedy mam zaznaczone wszystkie obiekty, które znajdowały się wewnątrz tego kwadracika, który narysowałem. Ewentualnie, jeżeli nie chce mi się to zaznaczać, to mogę wcisnąć A na klawiaturze, aby zaznaczyć wszystko. Skrót Alt-A odznaczy wszystko. Czyli to jest taki skrót klawiszowy, który przyspiesza nam pracę. A zaznacza, Alt-A odznacza. No to ja zaznaczę wszystko i teraz wcisnę X, Delete, aby się tego pozbyć. Ctrl-Z cofa i tak samo mogę wcisnąć Delete na klawiaturze, aby też się pozbyć tych zaznaczonych obiektów. A jeżeli nie chcesz uczyć się tych skrótów klawiszowych, to zawsze możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać na samym dole Delete i te obiekty również znikną. No to teraz, jak pozbyliśmy się wszystkich obiektów, to może zobaczmy, jak można dodać jakiś nowy obiekt. Dodawanie obiektów jest bardzo proste. Z lewej u góry znajduje się menu Add. Klikam na to i tutaj mam wszystkie rzeczy, które mogę dodać na scenę. Większością nie będziemy się przejmować, bo najczęściej i tak używamy sekcji Mesh. Mesh to jest obiekt, który możemy dodać na scenie, który będzie widoczny tak jak ten cube, którego przed chwilą usunęliśmy. Ale jest tutaj też masa innych obiektów, takich jak krzywe, tekst, volume, czyli jakieś chmury, czy dym, czy coś takiego, armature, czyli cały szkielet, kości, które później będziemy używać do animacji postaci, światła, kamery, głośniki i to wszystko inne. Na razie powolutku wchodzimy w mesh i tutaj możesz sobie wybrać dowolny obiekt, jaki chcesz dodać na scenę. Spróbujmy sobie na przykład dodać monkey, czyli małpkę. Klikam na to lewym przyciskiem myszy i mamy małpkę. Właśnie stworzyliśmy małpkę na naszej scenie 3D. Możemy teraz z nią robić różne dziwne rzeczy. Na przykład gdy przejdziemy tutaj do tego panelu z lewej strony, to zobaczysz, że mamy tutaj kilka różnych narzędzi. Teraz jesteśmy w tym Select Box, bo się świeci na niebiesko, ale możemy przełączyć na przykład na Move. Gdy to kliknę, pojawią się strzałki. Niebieska, zielona i czerwona. W świecie 3D cała przestrzeń podzielona jest na trzy osie. Jest oś X, ta czerwona, oś Y, ta zielona i oś Z, ta niebieska. Czyli gdy klikniemy na czerwoną strzałkę, która odpowiada za oś X, lewym przyciskiem myszy i przeciągniemy, to będziemy mogli poruszać tym obiektem. Gdy klikniemy za zieloną, to tak samo, poruszamy tylko i wyłącznie w osi Y. I jeszcze jest oś Z, ta niebieska, ona porusza w górę i w dół. I tak samo działa to przy wszystkich innych transformacjach. Ale nie musisz przeciągać tylko i wyłącznie za te strzałki. Możesz najechać tutaj na ten okrąg biały i wtedy klikając i przeciągając, przemieszczasz we wszystkich osiach jednocześnie. Takie zwyczajne przeciąganie obiektu. I dokładnie tak samo działa to do wszystkich innych transformacji. Czyli gdy przejdziemy do następnej ikonki tutaj, Rotate, to możemy obracać w oś X, w oś Y i w osi Z. A gdy klikniemy i przytrzymamy tutaj, gdzie nie ma żadnej osi, to obracamy dowolnie.
Jeszcze jest skalowanie, czyli tutaj narzędzie scale i tutaj też oś X, oś Y i oś Z. A przytrzymanie za sam środek skaluje całą małpkę jednocześnie. Jeżeli będziemy często używać tych narzędzi, to zawsze możemy sobie jeszcze przejść tutaj z lewej strony do narzędzia Transform. Dzięki czemu dostaniemy wszystkie te narzędzia, które są tutaj, w jednym narzędziu. Czyli jednocześnie możemy przesuwać, skalować i obracać. I jeszcze przed zakończeniem tego pierwszego filmu pokażę Ci, jak możesz to zrobić bez używania tych strzałek. Ja osobiście kompletnie ich nie używam. Zawsze mam włączone narzędzie Box Select i kompletnie nie mam tych strzałek. Tylko jak ja teraz mogę przemieszczać obiekt, jeżeli nie mam za co przeciągać? To jest bardzo proste i bardzo szybkie rozwiązanie. Wciskasz G na klawiaturze, G, i teraz możesz przemieszczać myszką i jednocześnie przemieszczać obiektem. Prawy przycisk myszy anuluje przesunięcie, a gdy znowu kliknę G, przemieszczę myszką i lewy przycisk myszy, teraz zatwierdziliśmy tą pozycję. Czyli G, przesuwam. A jak wcisnę G i teraz Z, Z, to będę mógł poruszać tylko w osi Z, G, Y, tylko w osi Y, G, X, tylko w osi X. To jest bardzo szybki sposób na przemieszczanie obiektu. I dokładnie tak samo działa to z innymi narzędziami, czyli z Rotate i Scale. G przemieszcza, R obraca, a S skaluje. Czyli bardzo szybko możemy teraz to zrobić. G, ustawiam ją tu, R obracam, tak, S zmniejszam. G, S, R, G. I też mogę skalować tylko w niektórych osiach, na przykład S, Y, G, X, R, Y. I to w sumie wszystko, co trzeba wiedzieć na sam początek. Wiem, że to są takie kompletne podstawy, ale podstawy, na których później będziemy budować naszą wiedzę. Więc upewnij się, że zrozumiesz, jak to wszystko działa przed tym, gdy przejdziemy do kolejnych etapów projektu. W tym filmie to raczej wszystko. W następnych zajmiemy się już tworzeniem naszego faktycznego projektu, o którym mówiłem wcześniej. Więc co? Do zobaczenia w przyszłych filmach.